Witamy Państwa ponownie. Trwa poranek w telewizji Echo 24. Teraz połączymy się z naszą reporterką Aleksandrą Nowacką, która znajduje się w Leśnicy, gdzie zapłonęła fabryka zniczy. Olu, proszę powiedz nam, co tam się w tym momencie dzieje. Tak jak powiedziałeś, właśnie znajdujemy się w Leśnicy, dokładnie na ulicy Lutniczej. Ze mną jest pan Sławomir Dąbek, kierujący akcją ratowniczą. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Jak przebiega teraz akcja ratownicza? W tej chwili trwa dogaszanie pożaru w zakładzie produkcyjnym, który produkował znicze. W tej chwili pożar 2/3 objętego pożarem obiektu został ugaszony. Trwa dogaszanie części podbitki dachowej wykonanej z płyt wiórowych. No i praktycznie na miejscu zdarzenia mamy 16 zastępów, podajemy 4 prądy wody. Trwa dogaszanie na bieżąco, no, dowozimy wodę, warunki są niesprzyjające z tego względu, że sieć hydrantowa tutaj jest tylko, mamy jeden hydrant, który jest niewystarczający i dowozimy wodę na miejsce zdarzenia. Czy są jacyś ranni w tej akcji? W tej chwili osób poszkodowanych postronnych nie ma. W czasie działań tylko uległ lekkiemu wypadkowi strażak, który zwichnął nogę. Czy znana jest przyczyna tego wydarzenia? Przyczyna na daną chwilę nie mamy ustaloną, ponieważ gdy przyjechaliśmy, pożarem objęto było 2/3 zakładu. Miejsce, znaczy powstania i rodzaj pożaru to określi policja. A jak długo już trwa ta akcja? Kiedy dostaliście zgłoszenie? Akcja zaczęła się od godziny porannych, czyli od godziny 6:00. Zostało wpłynęło zgłoszenie do stanowiska kierowania. Zastępy tutaj o godzinie 6:10 były na miejscu i w miarę dysponowania przybywały następne zastępy. Dziękuję panu bardzo za tę relację. Tak jak państwo słyszeli, trwa właśnie akcja gaszenia fabryki zniczy w Leśnicy przy ulicy Lutniczej. Także sytuacja, jak powiedział pan Sylwester Dąbek, jest na razie opanowana. Olu, bardzo serdecznie dziękujemy ci za relację, a państwa tymczasem zapraszamy na ostatni już dzisiaj przegląd prasy, który przygotował Marian Maciejewski. Gazeta Wyborcza, redakcja wrocławska, przedstawia jednego z kandydatów do Nagrody Ambasador Wrocławia 2016, Życie z muzyką, Andrzej Kosendiak. Pamiętam pierwszą próbę w sali głównej Narodowego Forum Muzyki, kiedy usłyszałem w niej brzmienie orkiestry. Poczułem, że warto było, że jest lepiej niż to sobie wymarzyłem, mówi Andrzej Kosendiak, jest Kosendiak, szef Narodowego Forum Muzyki. To jedna taka informacja z dziedziny kultury. Teraz następne. Krzystek o historii Dolnego Śląska w XX wieku. Otóż scenariusz serialu telewizyjnego Dom pod dwoma orłami w reżyserii Waldemara Krzystka wygrał 1,5 miliona złotych w konkursie Odra Film na dofinansowanie. Reżyser chce opowiedzieć o burzliwych losach Dolnego Śląska i jego mieszkańców wywołanych II wojną światową. Najmłodsza bohaterka filmu, serialu, bo to będzie 10-odcinkowy serial, znajduje w domu dziennik Niemki, która mieszkała w tym domu przed wojną. Widzowie poznają losy zamożnej niemieckiej rodziny, która postawiła dom we Wrocławiu, ale straciła go w 1945 roku. Do tego domu wprowadziła się rodzina o piłsudczykowskich tradycjach, która na Dolny Śląsk przyjechała z Kresów. Ale w domu tym zamieszkają też Ukraińcy i tutaj te relacje polsko-niemieckie, ukraińskie będą bardzo żywe i one są niezwykle aktualne na dzisiejsze czasy. Ma to być wysokobudżetowa produkcja, która pokaże ruiny Festung Breslau, ale także rzeź wołyńską, deportację Polaków do Kazachstanu, repatriację na ziemie zachodnie oraz powódź 1997 roku. Także Dolny Śląsk w serialu ciekawie się to zapowiada. Również Gazeta Wyborcza, Waligórskiego, Ballada z cieniem. Otóż dziś, kiedy na widok pluchy za oknem wzdychamy, jesień idzie, nie ma na to rady, nieświadomie mówimy o Andrzeju Waligórskim. On jest autorem tej piosenki. Wrocławianin z wyboru, który urodził się w Nowym Targu, i autor setek wierszy, słuchowisk radiowych, sztuk teatralnych, scenariuszy, piosenek, dziś
skończyłby 90 lat. I tutaj jest bardzo taki miły mój osobisty akcent. Otóż zdjęcie, jakim opatrzyła gazeta ten artykuł, który dostała od rodziny, jest zdjęciem wykonanym przeze mnie w lipcu 1974 roku. Andrzej Waligórski jest tu z moim wierszem, wtedy bowiem debiutowałem i miałem krótki epizod współpracy ze studiem 202. Dom Andrzeja Waligórskiego słynął z tego, że był otwarty, gościli w nim aktorzy, w ogóle artyści. Byli tam u niego i Marek Grechuta, i Zbigniew Cybulski, i Stanisław Dygat. W roku 1991 Studio 202 zorganizowało ogromny jubileusz 35-lecia. Ja o tym pisałem i wtedy zapytałem Waligórskiego, dlaczego 35 lat? Przecież 40 można było, to jest bardziej okrągły jubileusz. I wtedy Waligórski odparł żartobliwie. Wiesz, my 40-lecia mógłbym nie doczekać. A wolimy już 35. I faktycznie rok później zmarł. Miał zaledwie 66 lat. Marzenia odkładał na emeryturę. Znajdziemy je w jego tekstach. Jak ten o domu, który zaplanował wybudować w górach. I tutaj zacytuję fragment. Gdzieś za jakąś przełęczą, niewiadomą nikomu, pod księżycem, pod tęczą, czekasz na mnie, mój domu. I kiedy oprę ręce o twój sosnowy płot, jeśli wytrzyma serce, zdezelowany Colt. I to tyle, co wybrałem dziś dla Państwa z prasy i portali. Na dziś dziękuję.